3 lipca w Niekłończycy odbył się koncert plenerowy w wyjątkowej scenerii. Na pobliskiej łące stanęła konstrukcja ułożona z belsiana, a w jej środku zasiadła publiczność. Pomysłodawczynią koncertu była Karina Mazurkiewicz, sołtys Niekłończycy. Z pomocą przyjaciół stworzyła filharmonię ze snopów siana, do której zaprosiła Baltic Neopolis Orchestra. Mieszkańcy Niekłończycy i okolicznych miejscowości zebrali się w godzinach wieczornych, by wsłuchać się w dźwięki muzyki kameralnej. Baltic Neopolis Orchestra to smyczkowa orkiestra kameralna, która powstała w 2008 roku z inicjatywy młodych artystów. Poza 13-letnim dorobkiem artystycznym, na którym składa się m.in. 900 koncertów w Polsce i za granicą, orkiestra może pochwalić się także nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt działalności, statuetką Fryderyka 2015 oraz nominacją do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina w 2016, 2017 i 2020 roku. Orkiestra wystąpiła w ponad 27 krajach podczas prestiżowych cykli koncertowych, jak i na międzynarodowych festiwalach, ale w takiej scenerii, jaka towarzyszyła występowi w Niekłończycy, po raz pierwszy.